Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest środa, 16 sierpnia. Agnieszka Giesz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. Oto temat dnia. Pawliczak, Tusk, Kołodziejczak. Polityczna sensacja na początku tygodnia. Bezpartyjni odkrywają karty, kto do Sejmu, a kto do Senatu. Ranking najbogatszych samorządów, jak wypada Kalisz. Wjechała na środek nowego ronda, wiozła ze sobą narkotyki. Zderzenie Fiata Cinquecento i Citroena na skrzyżowaniu Młynarskiej ze Serbinowską. Przesadzili na dożynkach wójt i przewodniczący zatrzymani po pijaku. Bez pszczół wyginiemy, wielkie święto małych stworzeń. A zaczynamy od politycznej sensacji tygodnia. Michał Kołodziejczak, szef Agrounii, będzie startował z list Koalicji Obywatelskiej. Kołodziejczak stanął dziś na Wiecu ramię w ramię z Donaldem Tuskiem, a tuż obok nich Karolina Pawliczak. Posłanka kilka tygodni temu odeszła z lewicy, nie potwierdzała plotek o tym, że i ona wystartuje z KO, ale dzisiejsze wystąpienie obok przewodniczącego Tuska rozwiewa wszelkie wątpliwości. Potrzebna jest realizacja tego celu, a tym celem jest, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy. To nie jest program negatywny. Jestem bardzo dumny, że udało się w dyskusjach, w naszych podróżach po Polsce i niezliczonych spotkaniach, że udało się znaleźć tę coś więcej nawet niż nić porozumienia. Tę platformę zrozumienia podstawowych celów politycznych. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej najpierw zaprezentował Michała Kołodziejczaka, szefa Agrounii, producenta rolnego spod Sieradza. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ja wierzę w to, że i zrobię wszystko. Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Kołodziejczak, jak i cała Agrounia do tej pory krytykował tak samo PiS, jak i PO. Gdy Agrounia protestowała przeciwko piątce dla zwierząt 3 lata temu, jej działacze wyrzucali obornik pod posesję posłów od prawa do lewa. Ludzie Kołodziejczaka zanieczyścili też wjazd do domu Karoliny Pawliczak. Dziś jednak podali sobie ręce, bo jak mówi posłanka Pawliczak, tego oczekują wyborcy. Oczekują oferty zjednoczonej, wspólnej, silnej koalicji obywatelskiej. I my to zapewnimy. Pawliczak i Kołodziejczak stanęli na scenie razem z Tuskiem i innymi transferami politycznymi. Z list Koalicji Obywatelskiej startować będzie m.in. były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Bogusław Wołoszański, historyk, autor kultowego programu Sensacje XX wieku. Okręg Kalisz, Leszno, Ostrów Wielkopolski, tak jak jeden z wielu, ma 12 mandatów, z czego aż 6 zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba te mandaty odzyskać, bezwzględnie. Jestem przekonana, że to nam się uda i chcę Państwu zadeklarować, w tym miejscu, że zrobię wszystko, żeby tego zadania się podjąć. W 100%. Na scenie dzisiejszego wiecu zabrakło kaliszanina Mariusza Witczaka, posła PO, który przez lata był liderem ugrupowania w naszym regionie. Na wideorelacji nie widać też go w pierwszych rzędach najważniejszych polityków Platformy.
Kampania wyborcza nabiera tempa. Do wyborów parlamentarnych wystartują również samorządowcy, a to w ramach Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców właśnie. Na czele listy stanie Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. Bezpartyjni jako drudzy w Kaliszu po Konfederacji ogłosili swoje jedynki do parlamentu. Bezpartyjni samorządowcy zbierają podpisy konieczne do rejestracji listy wyborczej, a w międzyczasie coraz częściej zabierają głos w bieżących sprawach politycznych. Dziś skrytykowali pomysł partii rządzącej na referendum. Odpowiedzi na stawiane w nim pytania są oczywiste, więc nie ma potrzeby referendum przeprowadzać, mówią bezpartyjni i w takiej polityce PiSu widzą chęć straszenia i dzielenia Polaków. Ta kampania, szanowni państwo, jest kampanią strachu. Po to tylko, żeby wzbudzić emocje, po to tylko, szanowni państwo, żeby spolaryzować tą scenę i spowodować, że albo jesteś za Platformą, albo jesteś za PiS-em. Nikt inny nie ma prawa się pokazać, nikt inny nawet nie ma prawa inaczej myśleć, czy się też wypowiadać. Jeśli już w referendum o coś pytać Polaków, to na przykład o to, czy są za bezpłatną komunikacją albo darmowymi posiłkami w szkole, mówią bezpartyjni. To jeden z postulatów Urszuli Janczar, kandydatki bezpartyjnych do Senatu, obecnej dyrektor liceum imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Mocno identyfikuję się właśnie z tymi postulatami. Chciałabym jako senator podziałać w zakresie edukacji, bo na tym się znam. Znam problemy nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców przede wszystkim. I wiem, że mogę swoją osobą zasilić ten organ, który na dzień dzisiejszy jest skostniałym organem i przydałoby się tam właśnie troszkę młodszych osób. Nowe twarze w parlamencie to nowa jakość polskiej debaty publicznej, przekonuje Grzegorz Kulawinek. Bezpartyjni do Sejmu chcą wprowadzić fachowców z różnych dziedzin, którzy życie poświęcili pracy dla lokalnej społeczności, a nie własnej kariery politycznej. Jest szansa, mamy bardzo dużo osób niezdecydowanych, to jest ponad 14%. Wiemy, że w wyborach, jeżeli uzyska się wynik frekwencyjny na poziomie 60%, to jest to i tak bardzo dużo. A co z tymi 40, którzy nie biorą udziału, którzy są zmęczeni? Oni są po prostu zmęczeni tą ciągłą walką polityczną. My mówimy stop, pokazujemy nowych ludzi, nowe pomysły, nowe twarze. A jednym z pomysłów jest zerowa stawka PIT dla wszystkich, nie jak jest teraz, dla osób do 26 roku życia. Grzegorz Kulawinek odniósł się też do politycznego transferu Karoliny Pawliczak na listy Koalicji Obywatelskiej. Dla własnych interesów partyjnych, dla własnej kariery można sprzedać wszystko. Dla bezpartyjnych plan minimum na te wybory to 3,5% poparcia, tak by skorzystać z subwencji, dzięki którym można dalej rozbudowywać swoje struktury. Plan optymistyczny to wejście do Sejmu z zupełnie nowymi w polityce twarzami. Kalisz wysoko na liście najbogatszych miast na prawach powiatu w Polsce. W najnowszym rankingu pisma branżowego Wspólnota Kalisz znalazł się na 15 pozycji pod względem zamożności mieszkańców i poprawił o 2 miejsca swój wynik sprzed roku. Ranking samorządów co roku publikuje pismo Wspólnota, oceniając dane dotyczące dochodów własnych danej gminy i otrzymanych rządowych subwencji. W tym roku było to wyjątkowo trudne, bo zwolnienia z PIT czy podniesienie kwoty wolnej od podatku trochę zakrzywiają realny obraz dochodów gmin. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Niezależnie od tego Kalisz zajął 15 miejsce na 66 wszystkich miast na prawach powiatu. Średnioroczne dochody naszego miasta w przeliczeniu na mieszkańca to ponad 6 tysięcy złotych. Lepszy wynik niż za 2022 rok Kalisz miał tylko w 2013, kiedy zajął 9. lokatę. Z naszego regionu najwyżej znajduje się Konin, zajął 6. pozycję. Ostrów Wielkopolski w swojej kategorii jest na 118. miejscu, a Pleszew na 220. lokacie. Miasto przygotowuje się do remontu stadionu. Miasto ogłosiło przetarg na usunięcie usterek na tym obiekcie. Zakres planowanych prac jest szeroki i obejmuje konieczne naprawy usterek, które w dużej mierze wynikają z intensywnej eksploatacji stadionu.
Naprawione zostaną zniszczenia i braki w bieżni. Na trybunie wschodniej pomalowane będą wnętrza łazienek, pomieszczeń technicznych. Remont obejmie również bar stadionowy. Wyremontowane będą betonowe schody, które prowadzą na trybunę wschodnią. Uzupełnione zostaną braki w posadzce betonowej nad trybuną i w kostce betonowej na drodze dojazdowej do stadionu. A skarpy ziemne wokół masztów oświetleniowych będą ponownie uformowane i zazielenione trawą. Wykonawca przeprowadzi remont w 3 miesiące od podpisania umowy. Niebezpieczne zdarzenie drogowe w rejonie skrzyżowania ulicy Łódzkiej i szlaku Bursztynowego. Do zdarzenia doszło dziś w nocy około 1:00. Kierująca osobowym Renault, 25-latka, jadąc od Kalisza w kierunku Opatówka, wjechała z impetem na wysepkę znajdującą się na rondzie i przejechała przez rondo na wprost. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta była trzeźwa. Od 25-latki została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających. W pojeździe bowiem policjanci ujawnili woreczek strunowy z zawartością białej substancji. Okazało się, że to amfetamina. 25-latka została zatrzymana, a w świąteczny wtorek rano na skrzyżowaniu ulicy Serbinowskiej i Młynarskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów Fiata i Citroena. Relacje uczestników zdarzenia były rozbieżne, dlatego policjanci będą kierować w tej sprawie wniosek do sądu, informuje nas podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficjalnie. Oficer prasowy kaliskiej policji. Kierujący Fiatem twierdził bowiem, że nie działała tam sygnalizacja świetlna. Dożynki to jedna z ważniejszych imprez w kalendarzu każdej gminy. Imprezy te zawsze gromadzą setki zainteresowanych wspólną zabawą, a tej często towarzyszy alkohol. Gorzej, jeśli wypije się go w nadmiarze, później wsiada się za kółko, a na koniec rozbije auto. Tak świętowanie zakończyło dwóch samorządowców z regionu, wójt i przewodniczący Rady i Miasta Gminy Kępno. Do zdarzenia doszło w niedzielę 13 sierpnia po godzinie 19. Policjanci z Kępna w miejscowości Łęka Opatowska zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Fiat, którym kierował 54-letni mieszkaniec Opatowa. Podczas przeprowadzonej kontroli drogowej okazało się, że kierujący jest w stanie nietrzeźwym. Badanie alkomatem wskazało prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Przekazał młodszy aspirant Filip Ślęk z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora, który za popełnione przestępstwo postawił mu zarzuty. Jak podają lokalne portale, zatrzymanym kierowcą jest Adam K., wójt gminy Łęka Opatowska. Tego samego wieczoru przed godziną 23 w Kępnie na ulicy Staszica zatrzymano innego nietrzeźwego samorządowca. Kierujący pojazdem marki Volkswagen uderzył w inny zaparkowany pojazd. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący, 63-letni mieszkaniec Kierzna, jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał ponad 3 promile alkoholu, poinformowała kępińska policja. Tym razem zatrzymany mężczyzna to Eugeniusz P., przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kępno. Rok temu na Zawodziu, tym razem w parku przy starostwie, mieszkańcy Kalisza i nie tylko tłumnie przybyli, by wziąć udział w pszczelarskim festynie, pokazach i degustacjach. Każdy z uczestników mógł również poznać rolę pszczół na świecie i dowiedzieć się, dlaczego są one tak ważne. Pszczoły są podstawą funkcjonowania świata i przyrody. Stanowią największą grupę zapylaczy, bo utrzymują łańcuch pokarmowy i roślin i zwierząt. Jeśli zabraknie roślin, które rosną dzięki zapylaniu, zginą zwierzęta, które się nimi odżywiają. Zapylanie jest więc nieocenione, ważniejsze niż produkcja miodu. No chyba każdy o tym wie, że pszczoły są dla nas bardzo ważne, ponieważ zapylają rośliny, z których powstają później warzywa i owoce, a także zwierzęta też korzystają z owoców ich pracy, więc i wegetarianie, i mięsożercy mogą czuć, powinni czuć wdzięczność wobec tych pszczół, ale też pamiętajmy, że pszczoły to nie tylko te miodne, które najczęściej tutaj wokół nas latają i są obecne. One są najpopularniejsze, bo można spotkać bezpośrednio ich opiekunów, czyli pszczelarzy, i właśnie temu służy takie wydarzenie, bo możemy dotknąć właśnie tej profesji, możemy zadać konkretne pytania, dowiedzieć się jak najwięcej informacji, kupić prawdziwy, zdrowy, polski miód naturalny.
I właśnie pokazanie roli pszczół w życiu człowieka było głównym celem wydarzenia plenerowego organizowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego. W weekend plac obok Bazyliki Świętego Józefa zamienił się w prawdziwy jarmark pszczelarski. Pszczoły zamieszkiwały naszą planetę na długo przed pojawieniem się człowieka i wciąż odgrywają ogromną rolę w całym ekosystemie. Ale pszczelarstwo to nie tylko zbieranie miodu i produktów pszczelich, to również dbanie o zdrowie pszczół. Cieszę się tym bardziej, że od kilku lat samorząd województwa wielkopolskiego bardzo mocno wspiera pszczelarstwo w naszym regionie. Rozpoczęliśmy 6 lat temu, wówczas po raz pierwszy z budżetu województwa przeznaczyliśmy 2 miliony złotych bezpośredniego wsparcia dla pszczelarzy z naszego regionu. Wówczas na zakup węzy pszczelej, później to powtarzaliśmy, jeszcze myślę, o szczegółach powiedzą tutaj pszczelarze, natomiast w sumie przez 6 lat z budżetu województwa wydaliśmy już 12 milionów złotych bezpośredniego wsparcia dla pszczelarzy z naszego regionu. Zaglądając na piknik, a z zaproszenia skorzystało kilka tysięcy osób z Kalisza i miast ościennych, można było próbować, wąchać i smarować się tym, co dają nam pszczoły. Jesteśmy modem KGW Sportwit. Wdrażamy się, rozwijamy się. Mamy takie swoje regionalne produkty, tak jak miód proponujemy. Dziewczyny, pomóżcie mi proszę, co jeszcze możemy. Nalewkę mamy regionalną, nie wiem czy mogę to deklarować się tym, nie wiem czy mogę. Do degustacji, tak, coś dla ciała, dla ducha. Wiele produktów przygotowanych na bazie miodu. Serdecznie zachęcamy. Tak. Polecamy wszystkie. No wszystko mamy na bazie miodu, bo tak chciałyśmy tutaj nawiązać jakby do tego całego eventu, święta, którego głównym motywem jest miód i pszczoły, więc też mamy tutaj akcenty lipy, kwiaty, no i właśnie nasze produkty. I nasze produkty wszystkie są przygotowane z miodem. Człowiekiem, dzięki któremu możemy cieszyć się produktami z ula, jest pszczelarz. Wydarzenie było również okazją, by móc z nimi porozmawiać i dowiedzieć się tego, na czym polega ich praca. Dla niektórych jest to sposób na życie i zarabianie pieniędzy, dla innych po prostu pasja. Jestem pszczelarką, bardzo mało jest kobiet, które zajmują się w ogóle tą pasją. Są też pewnie osoby, które zajmują się zawodowo, ja się tym nie zajmuję zawodowo, ale to jest moja praca taka dodatkowa, przyjemność. Miło jest, jak ta piękna płeć też, że tak powiem, działa w tym temacie. Bardzo jest mało młodych osób, więc się cieszymy, kiedy w związkach pszczelarskich jest coraz więcej tych młodych ludzi, którzy pracują, zajmują się pszczelarstwem i jak gdyby dają nam możliwość spożycia pysznych produktów pszczelich, tak? Bo to są i miody, i pyłki, i kit pszczeli, ale też, nie wiem, wosk, no i cała przyjemność pracy w środowisku naturalnym. My jako pszczelarze mamy taką nadzieję, bo im więcej jest nas, im lepiej dbamy o pszczoły, im bardziej na przykład rolnicy zwracają uwagę na to, co się dzieje, jak robią opryski, w którym momencie przede wszystkim, tym lepiej dla nas i dla naszych pszczół. Ja mam niewiele pszczół, mam więcej właśnie borówki, żurawiny, innych rzeczy, ale samo właśnie pszczelarstwo. Trzeba pilnować czasu, kiedy co zrobić, tak żeby im pomóc, nie przeszkadzać, nie? Bo to nie my pracujemy tak naprawdę, tylko najwięcej pracują pszczoły. Z czego może wynikać fakt, że zainteresowanie tym zawodem jest po prostu małe? Ta ilość jest porównywalna, dlatego że często też pszczelarze mają różne kłopoty związane z funkcjonowaniem wśród rolników. Mówię tutaj o używaniu środków ochrony roślin. Co jakiś czas słyszymy o tym, że źle zastosowane środki powodują, że dochodzi do zatrucia pszczół, więc ten problem cały czas jest, ale myślę, że poprzez tego typu wydarzenia tą świadomość budujemy i to jest chyba najważniejsze. A jak pszczoły robią miód? Wszystko zaczyna się w okresie kwitnienia roślin. O, to jest ciekawa historia. Ja myślę, że należy zacząć od wiosny, od momentu, kiedy ta rodzina już jest na tyle silna, że zaczynają pierwsze pożytki, pojawiają się w ogrodach, czyli, ale na pewno pierwszy duży pożytek, taki towarowy, to jest rzepak. Pszczoła leci na rzepak, zbiera nektar rzepaku, wrzuca do komórki pszczelej, do ramki. Tak trudno jest
dokładnie określić ten czas od momentu pobrania nektaru z kwiatu rzepaku do ostatecznego wybrania tego nektaru, ale myślę, że to jest około 4 tygodnie. Tak plus minus do momentu zasklepienia tego nektaru w ramce pszczelej, no ale później pszczelarz musi to odwirować, przygotować i dopiero rozlewa do słoika, więc no, ta droga jest długa, ale jeszcze należałoby też zastanowić się nad samym faktem, że najpierw musi mieć rodzinę, ule, przygotować tą rodzinę na zimę, odpowiednio dokarmić i dopiero na wiosnę rodzina może na kolejny sezon, że tak powiem, oddać ten słoik tego miodu czy z tego produktu. W teorii większość z pewnością wie, jak bardzo te owady są pożyteczne dla środowiska i dla ludzi. W praktyce, by jeszcze bardziej zwiększyć świadomość, organizowane są tego typu wydarzenia. Czy mieszkańcy zdają sobie sprawę, jaka jest rola pszczół? Myślę, że tak, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie wszyscy się dowiedzieli, że jak ważne są pszczoły i jak trzeba o nie dbać. A załóż pszczelarza po prostu wymiera. Mhm. A pani dzieci? Uczy pani dzieci właśnie jakieś nowości? Moje dzieci są wychowane w pasiece prawie, bo mamy u sąsiada. Także nie boją się, lubią miodek. Sądzę, że na pewno, tylko można by jeszcze więcej jakich, powiedzmy, jakichś informacyjnych, bo także jak ktoś dojdzie do stanowiska, to może nie wszystkiego się dowie. Takie bardziej właśnie jakieś ogólne, żeby ktoś stanął gdzieś na jakimś podwyższeniu i powiedział ogólnie, takie coś przedstawił, do czego pszczoły są potrzebne. Czyli tego by panu brakowało? Coś takiego, jak właśnie takiej bardziej informacyjnej charakteru. Tak. Sektor pszczelarski mimo wszystko w Polsce jest na wysokim poziomie. W rejestracjach prowadzonych przez inspekcję weterynaryjną znajduje się ponad 2 miliony rodzin pszczelich. A teraz czas na pogodę. Według synoptyków wczoraj, 15 sierpnia, mieliśmy najgorętszy dzień od 30 lat. Wysoka temperatura może nieść ze sobą również silne burze z opadami gradu. Tak też i będzie u nas w najbliższych dniach. Dzisiejszy wieczór będzie bardzo gorący. Termometry pokażą aż 33 stopnie. Niebo wieczorem będzie zachmurzone, a wiatr słaby. W nocy synoptycy zapowiadają burzę z gradem. Temperatura spadnie do 21 stopni. Wiatr pozostanie słaby. W czwartek nadal bardzo ciepło, ale temperatura nie powinna przekroczyć 30 stopni. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą 28 stopni. Synoptycy ostrzegają, że podczas dnia mogą wystąpić opady gradu. W nocy obędzie się bez burz i deszczu. Temperatura spadnie do 19 stopni. W piątkowy poranek mogą nam towarzyszyć przelotne burze. Termometry pokażą o poranku 26 stopni. Wiatr słaby. Podczas dnia temperatura wzrośnie do 32 stopni. Synoptycy zapowiadają, że wieczorem mogą wystąpić burze z gradem. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na dziś bardzo dziękuję za wspólny czas. Kolejne wydanie w piątek. Do zobaczenia.